Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Uchwała została podjęta. Druk numer 547, projekt w Komisji Spraw Społecznych. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Ja chciałam państwa krótko poinformować, że w numer w zasadzie 4 pisma z Wydziału Mieszkalnictwa o wydanie opinii w sprawach przedłużenia umowy najmu, ale z uwagi na to, że to były już te umowy przeterminowane, bo jedna była ważna do lipca 2013, później był listopad i luty. Tą, którą dzisiaj ten projekt uchwały, to jest termin do 29 kwietnia 2014 roku. I w związku z tym, że niepodpisanie umowy o wynajem lokalu wiąże się dla wynajmujących z konsekwencjami, np. tego typu, że nie mogą na przykład tak w jednym przypadku pani od sierpnia pobrać przeciwkowego, bo nie mogła przedstawić stosownego dokumentu, że ma prawo do mieszkania. Nie była to tylko wina właśnie tych ludzi starających się o mieszkanie, ale również tutaj też zawinili urzędnicy, którzy na przykład po 3 miesiącach pani poinformowała, że na przykład potrzebne jest jeszcze zaświadczenie Urzędu Skarbowego. Coraz więcej jest przypadku, że ci ludzie są tak niezaradni życiowo, jeśli chodzi o sprawy związane właśnie z przedłużaniem umów. W związku z powyższym, tym bardziej powinna być troska urzędników, żeby nawet pisemnie ich powiadamiać, jakie dokumenty i tak dalej. I zmierzam do tego, że te trzy po prostu wizje, które były dokonane i tego były skierowane na zarząd, który może się przyspieszyć. Poza tym ci ludzie, jeśli mają podpisane umowy najmu, to od razu płacą większą stawkę za czynsz. W tym przypadku chodzi o lokal. Mogę powiedzieć, że to jest lokal przy ulicy Bohaterów Wietnamu. W zasadzie to są tam pomieszkanie jest bardzo małe, a mieszka 7-osobowa rodzina na 35 metrach. Tutaj jest też, prawda, spotkałam się już wiele razy z takimi sytuacjami, gdzie jedna osoba mieszka w mieszkaniu trzypokojowym, natomiast właśnie rodzina 7-osobowa czy 4-osobowa, ci ludzie dostają małe mieszkanie, mało tego, na wejściu muszą wydać bardzo dużo pieniędzy, żeby po prostu przeprowadzić remont. Opinia... Pani Agusia, Pani zawnioskowała, jak Pani widzi, było konkretnie mieszkanie, widzi Pani, że jedna osoba mieszka w trzypokojowym mieszkaniu, a tutaj jedna osoba rodzina 35 metrów, to może należy to zgłosić do wydziału. To znaczy tak, ja planuję po prostu mówić się z Panią Dyrektor, zatem było pismo kierowane do dzielnicy i przyszła odpowiedź, żebyśmy my, ja się już dowiedziałam po fakcie, jak już odpowiedź była po prostu przesłana do wydziału mieszkalnictwa, gdzie tych zastrzeżeń jest bardzo dużo. Planuję napisać właśnie pismo, jakie są zastrzeżenia. Zresztą uważam, że na taką wizję to powinien być przedstawiciel Wydziału Mieszkalnictwa, administracji, czy to zarząd członków koordynacji rady. Zwracanie uwagi na to, żeby to był ten termin bardzo szybki, prawda, przekazania naszej opinii. No, w związku z powyższym, czy ja panu radnemu Jaśkowcowi przeszkadzam? To bardzo proszę o wyjaśnienie. Proszę kontynuować. Jeśli chodzi o właśnie tą opinię dotyczącą przedłużenia umowy najmu, która znajduje się przy ulicy Bohaterów Wietnamu. Nasza opinia jest pozytywna. Nie ma tam sytuacji, gdzie by lokatorzy zakłócali porządek domowy. Nie było interwencji policji ani straży miejskiej. Dziękuję. No, tutaj nie warto dopisać. Przepraszam bardzo, otwieram dyskusję. Na przykład z wnioskiem do wydziału, żeby zamienili lokal. Powiedzieli, że dokładnie, oni mogą nie mieć tej informacji, ale tego mieli z tą opinią. Ja myślę tak. Czy w uzasadnieniu po prostu? Że nie można tak. Jeżeli to musi być przede wszystkim, proszę państwa, ja się spotkałam z taką sytuacją w bloku przy ulicy Dobrego Pasterza ostatnio, gdzie pani w ogóle nie mieszkała z uwagi na to, że
w listopadzie, gdy tam były rozgrywki między kibicami klubów sportowych, miała powybijane szyby, zasłonięte dyktą i ona po prostu nawet napisała takie oświadczenie, że ona tam się nie wprowadzi z uwagi na obawę o swoje życie. Rozmawiałam właśnie z urzędnikiem z Wydziału Mieszkalnictwa i właśnie propozycja była opinii negatywnej, żeby tej pani na ten lokal nie przedłużać umowy najmu, ale usłyszałam takie opinie, że jeżeli dzielnica wyda opinię negatywną, to blokujemy tej pani po prostu możliwość zdobycia jakiejkolwiek mieszkania. Dlatego nasza opinia była pozytywna. Poza tym to ja sugerowałam, żeby ta pani się starała, prawda, że nawet jeśli chodzi o jakieś pisma, czy pomoc w załatwieniu sprawy, natomiast inicjatywa też musi wyjść od osób, które starają się o to mieszkanie. Proszę bardzo. Ja rozumiem, że przy tej kolejce prawie 3000 osób czekają na mieszkania komunalne. Rada Dzielnicy Trzeciej z pani rekomendacji podjęła uchwałę opiniującą pozytywnie przedłużenie umowy najmu mieszkania, które stoi za dużo. Ale jakie to jest? To pani nie mieszka tamta, tak? Tamta pani tam nie mieszka, tak? Tak. No więc jest mieszkanie puste. To gdzieś musi mieszkać. Znaczy ona ma tam rzeczy, ale z uwagi na tę sytuację, jaką miała, bała się o swoje życie. I zresztą to nie jest to, że to jest wymysł, moja rekomendacja, tylko to jest po prostu po konsultacjach. Proszę Państwa, może Pan, nie wiem jaki Pan radny Dominik się jest na rejon, ale proponowałabym, że jako radny miejsca, żeby przeprowadził taką wizję i żeby nie wiem, czy bohaterów być nam należy do Pana, to jest przy... No bardzo proszę, zapraszam na następną wizję, proszę przyjść do toku, przeprowadzić. Spotka się Pan z problemami z tych ludzi, zobaczy Pan w jakich warunkach ludzie mieszkają, do jakiej degradacji doprowadzone są mieszkania. Ja wiem o tym, że jest 1300 wniosków o eksmisję, że eksmisje trwają 3 lata, że przy ulicy Ułanów 21, gdzie Rada Dzielnicy też dostaje pisma, ale nie dostaje skargi na konkretnego lokatora, tylko dostaje na mieszkańców, że zakłócają. I policja, to są konsultacje z policją, to są konsultacje z Radą Miejską, to są konsultacje z administratorem. Więc radny nie jest w stanie wyeksplorować albo po prostu zamienić. To są tylko takie kwestie. Proszę bardzo, pan radny Jaśkowiec, pani Ania Lopowicz. Nie mogę być w sposób mieszkania, ponieważ chciałbym pani zabierać kompetencje jako przewodniczący komisji. Rozumiem, że Rada Dzielnicy na taką funkcję jako osobę powołała, ale dla przygotowania komisji powinna pani te obowiązki wypełniać. Mnie to przeraża, że faktycznie była taka sytuacja, co się dzieje w sprawie mieszkalnictwa. To są całe setki wniosków o nadanie mieszkań. To stół mieszkaniowy się teraz kończy z wielkimi akcjami protestacyjnymi, że miasto nie zapewnia osobom, generalnie którym takie mieszkania socjalne powinny być przyznane mieszkań. Natomiast mamy sytuację taką, nawet jest niepojęte, mamy sytuację taką, że stoi puste mieszkanie, w którym podobno są jakieś rzeczy pani. Ja rozumiem, że stoi mieszkanie puste, to znaczy, że ta pani gdzieś fizycznie mieszka. I my mając taką informację i pani jako przewodnicząca właściwej komisji odpowiedzialna za przygotowywanie projektu uchwał w tym zakresie, mając taką informację, poddaję Radzie pod głosowanie opinię pozytywną, wiedząc, że to mieszkanie stoi puste i mając oczywiście informacje również takie, jaka jest sytuacja mieszkaniowa w Krakowie. Dla mnie to nie do pojęcia. Myśmy wielokrotnie, to komisja akurat Stanisława Ziemi w Radzie Miasta Krakowa prowadziła akcję, żeby te pustostany wyłapać. I tam cały czas się pojawiają argumenty, że to dzielnice są tymi jednostkami, które to potrafią robić i które potrafią właśnie dzięki prowadzeniu przedstawicieli dzielnic ze wszystkich komisji te sprawy wyłapać. Ale jak widać, to nie jest prawda, ponieważ pewnie będzie takich więcej przypadków, że nie wiem, z poczucia jakiegoś źle pojętego miłosierdzia, takie sprawy puszczamy. No jeżeli to była negatywna opinia dzielnicy, bo to nie jest tak jak przy budżetkach, negatywna opinia dzielnicy jest opinią wewnętrzną, traktowana jest na zasadzie takiej trochę dyskafikowego wyznaczenia. Tutaj faktycznie negatywna opinia dzielnicy ma pewne działanie sprawcze, bo faktycznie blokuje przedłużenie umowy. Jeżeli tamta pani gdzieś mieszka, to stoi mieszkanie puste, to
oczywistym jest, że tu powinna być wydana opinia negatywna, to mieszkanie powinno być przekazane innej osobie, no bo to nie jest własność tej pani, tylko to jest własność mieszkańców miasta Krakowa. Ja się po prostu pani dziwię, jestem z tego powodu zdumiony, jak osoba kompetentna mogła odprowadzić takiej sytuacji. Panie Dominiku, panie radny, chciałabym, żeby pan się dokładnie zapoznał z warunkami przedłużania umowy najmu, bo jest na to, są to stosowne dokumenty. Śmiem twierdzić, że pan nie przeczytał żadnego. Ale, jaka jest konsekwencja opinii Rady Dzielnicy? Wstrzymuje przedłużenie umowy? Niekoniecznie. Proszę pana, nie wstrzymuje, bo tam jest kilka warunków. To nie tylko jest to, że ktoś przebywa, tylko że po prostu jego sytuacja życiowa jest też brana pod uwagę, jak również to, czy ta osoba sprawia kłopoty innym lokatorom, czy nie sprawia. Natomiast to, czy przebywa, to powinno być kluczowe. Chciałam panu przypomnieć, że w ubiegłym roku, jak weszły po prostu te przeprowadzanie wizji przez radnych, zostało to scedowane na Radę Dzielnicy, to na sesji rozmawialiśmy o tym, żeby wizji przeprowadzali radni miejsca. I jestem w dalszym ciągu za tym, ponieważ jest to kontakt z wyborcami, jest to poznawanie, jest to znajomość miejsca. Pan Jacek Wojski. Zadeklarowałem, że jeśli będzie coś u mnie, to bardzo chętnie. A to jest sprawa wewnętrzna Rady, bo... Chwileczkę, pan Dominik też chodził na wizję, pan przewodniczący. Pan Jacek Wojski również. Ja też oczekuję od państwa. Proszę bardzo. Ty też byłeś, prawda? I tak dalej. Więc ja myślę, że tu nie ma żadnych zaniedbań. Natomiast, proszę państwa, ta sprawa była przeze mnie omawiana z tą panią, bo nie wiem, gdzie pan był, czy pan był na sesji, czy nie był. Trzeba, ja dokładnie omawiam sytuację. Wtedy trzeba było zawetować, była dyskusja. Nie było żadnych, prawda? Teraz pan za mój głos dzisiejszy, pan sobie teraz robi używanie na mnie. Oczywiście, że tak. Pan sobie teraz na mnie robi używanie, to jest, proszę pana, nie dyskusja merytoryczna, tylko odwet, jak zawsze w pana przypadku. A ja sobie tego to wypraszam, bo proszę pana, nie będzie pan podważał mojego, bo uważam, że jako przewodnicząca komisji to po prostu robię wszystko, co... Państwo radni, bardzo bym prosił, przejdźmy do meritum tej pani Rada Siatu. Ja tylko chciałam do tego wniosku odnieść tak. Sprawę. Kolega mówił, że jeżeli pani Ania była na tej... na tych oględzinach zobaczyła, że tam dużo osób się mieści, że to zgłosić nie może tak zrobić z tego względu, że o przedłużenie i o staranie się w ogóle ma decydujący głos osoba, która tam jest. Oczywiście, że skąd my wiemy, czy o ta osoba, czy ma na tym pieniądze, bo na ciebie okay, dobrze, przepraszam, że w tą stronę może faktycznie, że czy, może nie być na tej rzeczy, ale jeśli wiemy o sytuacji, że jedna osoba na trzy pokojowe w mieszkaniu, też to może... Proszę państwa, o tych osobie mieszkającej tej trzypokojowej pokoju Wydział Mieszkalnictwa wie. Widziałam pismo kierowane, prawda? I oni są władni, żeby tą sprawę załatwić. Tak jak mówię, powrót do chodzenia w tej chwili po mieszkańcach przy przedłużaniu wniosków po prostu powrócił. To był wtedy, kiedy ja byłam w pierwszej, drugiej kadencji, my też żeśmy chodzili z taką wizją i później żeśmy spotykali się właśnie w Wydziale Mieszkalnictwa i tam żeśmy te sprawy, te wnioski, że tak powiem, zgłaszali. To nie jest taka prosta sprawa, bo często jest tak, że jest trzypokojowe mieszkanie tylko dlatego, że na przykład rodzina jej się wyprowadziła i nie jest aktualizowane. W tej chwili jest łatwiej, bo jest przedłużane co roku, tak? Przedtem było... Na 5 lat też mieliśmy. Tak, właśnie. I wówczas mnie też tak było. Ja też chodziłam i że była na przykład w trzech pokojach jedna osoba czy dwie. Ale to z tego powodu, że się rodzina wyprowadziła i została po prostu sama lokatorka. Ale przy najbliższych, że tak powiem, weryfikacji to się po prostu naprawia, więc to nie jest akurat... I chciałam jeszcze dodać, że oczywiście ja... Przepraszam już panią. Pani... Ja dziękuję. Pani bardzo, pani przewodnicząca. Chciałam dodać, że też zawnioskowałam, jeśli chodzi o tą uchwałę zarządu, że w przypadku, kiedy jest zadłużenie, że zaproponowałam nie na 3 lata, tylko na rok, z warunkami spłaty zadłużenia, co prawda niewielkiego,
zobowiązanie do systematycznych wpłat, jeśli mieszkanie było po prostu bardzo zaniedbane, to po prostu do przywrócenia funkcji mieszkania. Taka była po prostu sugestia. To nie jest tylko tak, że ze względu na miłosierdzie czy odruchy serca są tylko opinie pozytywne, bo również wydajemy opinie negatywne i takie miały miejsce. Przypadków, kiedy po prostu mieszkańcy zakłócają. I na przykład na ulicy Łąkowej taka była decyzja. Ostatnio, tak. Co wynajmowało. Dobra, Państwo Radni, bardzo bym prosił o zakończenie dyskusji. Ja mam jeszcze jedną sugestię do Pani Radnej, Przewodniczącej Komisji. Pani tam miała też jakieś uwagi dotyczące do wydziału. Tak? Proszę też je wysłać na maila. Ja w tej sprawie... Dostanie Pan Przewodniczący, albo się usiądziemy jeszcze i pewne rzeczy z przodu. Sukcesywnie wysyłam wszystkim takimi wnioskami informacje, więc myślę, że to są zgłaszane takie rzeczy. Teraz przystąpmy do procedowania tej druku 547. Kto jest za poparciem druku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba się wstrzymała, uchwała została podjęta.